Miernik prędkości został jakiś czas temu zniszczony przez przejeżdżającą ulicą Staszica ciężarówkę. W zobowiązaniu wykonawcy zawarty był jednak warunek, że miernik nad ulicą musi wisieć, tak więc zawisł ponownie i ponownie monitoruje prędkość, z jaką pojazdy ulicą Staszica się poruszają. Jest to urządzenie, które wymusza bezpieczeństwo, to znaczy kierowca jadąc widzi, czy przekracza prędkość, z jaką prędkością jedzie. Jest ono jak najbardziej zasadne. Zdarzało się przekraczanie prędkości, a jak wiemy, jest to ulica z natężonym ruchem i pieszych, i samochodów, które parkują przy ulicy, więc bardzo zasadne jest zwalnianie tam prędkości samochodów. Tym razem wyświetlacz jednak znajduje się z boku ulicy, tak aby już nikt przypadkiem o niego nie zahaczył i mierzy prędkość zarówno aut jadących ze strony ulicy Chojnickiej, jak i zjeżdżających z Ronda Solidarności.